muszę spalić. Nie spalisz ten kapcia. A jak podniosę, ty nie pójdzie? No nie, bo to musisz się rozpędzić, dopiero łapie prędkość. No to ty się rozpędzisz, ja podniosę. To się kameruje? Kamilku, z uwagi na to, że poprosiłeś nas, żebyśmy zaopiekowali się twoją kamerą, jak tego nie wrzucisz do odcinka, to jesteś ch**em wrednym, to teraz pokażemy ci, jak się pali gumę hulajnogą. Nie wiem. Z Poznania. No bez... Ja będę trzymał tu hamulec, zobacz, który jest przód, a który tył. Ale to trzeba zrobić tak, o tak. I dopiero jak w ten, jak jadę, no to jedzie. No to podniesiemy i koło ja zakręcę. I się zawsze tu ścianę. Koło ja zakręcę i on czuje prędkość, no. To się nie uda. Nie da się? Nie, pali, pali. Czemu tu tak mało tego? No jak mało? Nie kopi się. No jak nie czuć? Bardzo słabo. Już czuć. 19,4 na godzinę. Do druku. Dobra, już. Już? To nara. Ile to kosztuje? Dużo. 80 groszy za minutę. No ja mam nadzieję, że się wypali. Zajebiste proszę, podaję. Hulajnogi, bardzo fajna rzecz w zatłoczonym mieście. Szczególnie jak palą kapcia. Co? 5 zł? Zapalenie kapcia! Zapalenie kapcia 5 zł? Opłaca, warto. Warto. Warto było. Cześć, witamy serdecznie na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Jesteśmy na targach Retro Motor Show w Poznaniu. Przepiękne miejsce, słuchajcie, znów się spotykamy. Rok na to czekaliśmy na te targi poznańskie. Jest naprawdę fajnie, petarda, ciekawie, są fajne eksponaty. No i my oczywiście jako Muzeum Motoryzacji też parę rzeczy przywieźliśmy. W tym roku wspólnie z kolegami ze Stradale oraz, bo mamy takie stoisko 200-metrowe, więc nawet takie duże, razem z kolegami ze Stradale oraz z firmą Sulcars, którzy remontują fajne buliki. Kamil, warto pokazać, jaka jakość w Polsce, jak jest fajnie, jak się robi samochody, jak są odrestaurowane. Więc pewnie z Robertem się już przejdziecie i z kolegami poglądacie ich auta, a ja mogę zaprezentować nasze 3 ciekawe eksponaty i pojazdy z naszego muzeum. Co jest najważniejsze? Co jest taką nowością? Nowością jest ten silnik wirnikowy. My po prostu wzięliśmy 3 rzeczy, które są znane dla Was. Te 3 rzeczy na naszym kanale YouTube'owym oglądało ponad 1 000 000 osób. Dlatego wdzięczności dla tych konstruktorów, którzy to zrobili. Żaden już nie żyje. Wszystkich już konstruktorów tych nie ma, bo to były lata 60., 70., jak oni coś takiego konstruowali. Dla mnie jest to ogromny szacunek. Przede wszystkim dla pana, który zbudował polski jedyny motocykl diesla. Wysokoprężny, ten motocykl co godzinę tutaj odpalamy, zakapcamy, ale jest naprawdę przeżycie, wrażenie potężne, bo trzeba ten motocykl bardzo rozpędzić, mówimy o kole zamachowym, które później rozprężnik puszcza i jest kompresja i wtedy w tym momencie ten motocykl odpala. Pan Leszek, ja poproszę o instrukcję, bo ja się nie znam na tym. Robert, na pewno musisz mocno, ty mocno macia, ty macia. Dareczku. Jesteś w ramach. Dużo gazu, tak? Gaz do dechu. I kopać. I kopać. Dobra. A odprężnik coś tych midów robi. Ja. Dobra. Uwaga. Oj, będzie ciężko. Pes, nie, nie. Czekaj, no to muszę. Aha, to od razu? Czy to wyczuć, tak? Go, poszedł. To jest zapach. Zakop trochę. Dujki. Już lecimy na żywo, jest? No to co? No to założyłam powietrze do tego auta. Tak, jest odpalone, ale proszę... Zostawiłeś palce na mojej masce. Nie, ja sama sobie wytrę, zostaw. No, więc założyłam powietrze i zrobiłam wydech. Chodź ci pokażę, jaki mam wydech.
Ale czekaj, najpierw pokaż jak się podnosi. Już? Przód też. Pokaż tylko zobacz. Jaka jest piękna pucha. Tak, to ja mam 40 lat, się tak nie potrafię schylić. Jest cały wydech z kwasówki od kolektora. Jest baja. Każdy myśli, że mam powera. Agata, a jak się czujesz, że zdobyłaś nagrodę w konkursie najdurniej wydanych pieniędzy? A to chyba jest dużo takich ludzi. Ale za każdym razem jak wsiadam do tego samochodu, to mam banana na twarzy. A, to nie. Samochód, który gdzieś tam jest jednym z ostatnich dzieł Enzo, zrobiony w bardzo, bardzo surowy sposób po to, żeby po prostu poczuć jak najwięcej z motoryzacji w surowym znaczeniu tego słowa tak naprawdę. Jeśli mowa jest o samochodzie, który no, jest samochodem na drogach jeżdżącym, wyścigowym, torowym egzemplarzem, to myślę, że tutaj z pełną odpowiedzialnością można o tym samochodzie właśnie to powiedzieć. F40 Ferrari. Wyprodukowano tylko 1315 sztuk tego egzemplarza, co i tak myślę, że przy tej popularności w tych czasach, kiedy był produkowany, jak i teraz obecnie, i tak to jest mocno za mało. Samochód z podwójnie doładowanym silnikiem V8 w 3 litrach. No, wyjątkowa moc dawana w tych czasach, zresztą na tylną oś w postaci 478 koni mechanicznych. Świetne doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie tego pojazdu w środku, no bo w zasadzie nie jesteśmy jakoś grubo oddzieleni od tego silnika, siedząc w kokpicie, a też ten środek jest bardzo surowo zrobiony, bo nawet klamki nie mamy. Nie jedynym udogodnieniem to tak naprawdę jest klimatyzacja. I w zasadzie chyba od 40 wyprodukowanego modelu, 30-40, były to opuszczane szyby, które początkowo były po prostu z materiału pleksji z małym otworem, który mogliśmy gdzieś tam przewiać sobie. Samochód bardzo lekki, 1100 kg, więc wyjątkowo lekki, no odchudzony pod każdym względem, po to, żeby jak największe te osiągi były tutaj tak naprawdę dostarczone, nie? Ale są ciekawe samochody i o jednym z nich chciałbym Wam powiedzieć, a mianowicie o Rosalie 8. I tutaj jest właśnie Rolab, który mówi o ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce w latach 30., a mianowicie bicie pewnego rekordu, a mianowicie rekordu przejechania na jednym oleju 300 tysięcy kilometrów, tak jak tutaj zobaczcie. Trwało to przez 134 dni, a auto poruszało się ze średnią prędkością 93 km na godzinę. Przypominam, że to są lata 30. Lata 30. Ja tu się śmiałem wczoraj właśnie, jak z kolegami z branży rozmawialiśmy, że to jest taki fajny challenge dla producentów współczesnych samochodów. Zróbcie 300 tysięcy kilometrów w 134 dni ze średnią prędkością 93 km na godzinę. Słuchajcie, połączenie bardzo dobrych olejów, olejów rekordów świata, jak się mówi o olejach Jako. Zresztą Jako posiada 600 rekordów świata w swoich zasobach. No i oczywiście bardzo dobre samochody, lata 30, samochody Citroena, które zawsze wyprzedzały epokę, które zawsze były czymś takim, no, jakąś ikoną, za którą szli inni producenci, tak? To, co się pojawiało w Citroenach, z reguły z 20-30-letnim opóźnieniem pojawiało się u innych producentów. Bardzo ciekawy samochód, ciekawa historia, warto to zobaczyć. Ale słuchajcie, są też inne samochody. Między innymi jest Rosalie
11U, czyli pierwszy silnik górnozaworowy w Citroenie, który pojawił się już w Citroenie Traction Avant. Tam mogliśmy zobaczyć ten samochód właśnie z przednim napędem, ze wszystkimi hamulcami hydraulicznymi, samonośnym nadwoziem. Też mało kto wie, że to nadwozie było pierwszym nadwoziem, które przechodziły testy zderzeniowe. Oczywiście to wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, niż dzisiejsze testy, które są prowadzone w Anglii, ale też były ciekawostki. Inżynierowie Citroena założyli, że auto po zrzuceniu z pewnej wysokości, spuszczali je ze skarpy, po uderzeniu na dole w podłoże, wszystkie drzwi muszą się otworzyć. Takie były założenia, rzeczywiście doszli do takiej sztywności nadwozia, że auto po zrzuceniu z tej skarpy, jak uderzyło na dole, wszystkie drzwi można było bez problemu otworzyć. Też słuchajcie, no, przedstawiciel takiego drobnego biznesu, a mianowicie Citroën C2 serii HP, boulangeria, czyli francuska po prostu piekarnia. Tak widzicie, piekarz rozwoził swoje produkty. Oczywiście francuskie bagietki i w środku są croissanty. Tak wyglądali pierwsi przedstawiciele przemysłu, czyli powiedzmy biznesu, przepraszam, czyli powiedzmy to jest ten samochód z kratką z tyłu, tak? I spełniał wymogi VAT-owskie. Oczywiście żartuję, bo wtedy VAT-u nie było, ale to był właśnie taki drobny budowniczy. Ja myślę, że można go porównać, tak jak się porównywało Citroena Berlingo do budowniczego właśnie tego drobnego biznesu, to jest właśnie taki protoplasta Citroena Berlingo. No oczywiście nieśmiertelny 2CV, no filmy z Lucien de Finesem wszyscy znają, także też tego było przenajróżniejszych wersji. Tu chciałbym Wam powiedzieć, że najprostsze wersje, które miały 7 koni mechanicznych, do najtakich bardziej luksusowych wersji, które nawet były wykańczane w skórze. Tu jeszcze taką ciekawostkę powiem, że ten najprostszy Citroen 2CV wycieraczki miał uruchamiane korbką. Trzeba było kręcić korbką i chodziły wycieraczki. Oczywiście były no, modele też takie, jak powiedziałem, bardziej komfortowe, nawet wykończone w skórze. Także no, też dużo można by o tym mówić. No i przechodzimy do chyba takiej ikony Citroena, która pojawiła się w latach 50. Samochód był następcą Citroena Traction Avant. No oczywiście Citroen DS. Tu akurat mamy przedstawiciela nowego modelu, czyli auta po 69 roku. Bardzo ładne dwa samochody. Tutaj mamy DS23. Pamiętajcie, że ten symbol 20, 20, 21, 23 mówi po prostu pojemności silnika, tak? Czyli tutaj mamy silnik 2300. Tutaj mamy DS23 w wersji Pallas. Pewne różnice są. Tu właśnie między innymi na słupku C mamy ten napis Pallas, który świadczy właśnie o rodzaju wyposażenia. Tak naprawdę jednym z najbogatszych wyposażeń tego samochodu dostępnego cywilnie. No bo oczywiście jeszcze był Prestige, który był samochodem zarezerwowanym dla głów koronowanych, dla prezydentów, premierów. Także no jeździły nim jakieś tam persona ze świecznika. Kochani, Citroen to w ogóle ciekawa marka. Zapraszam na stoisko Michale Citroen Poloń. Panie Leszku, jak tam, co tam? No tam jest, nie wiem, tu jest bardzo fajnie, dobrze, tego tłum, prawda, się zaczyna robić. No i po prostu czekamy na werdykt o godzinie popołudniowych, jakieś tam ma być, prawda, spotkanie, jakieś przemówienia tego. No a na ogół to jest bardzo, bardzo ładnie, ciekawie. Dużo ludzi chodzi, prawda, ogląda nasze arcydzieło. Odpalanie, bardzo jest zainteresowanie duże odnośnie odpalenia polskiego diesla. Można to tak nazwać, ja to muszę też wymyślić jakąś nazwę na niego, tak polski diesel, no polski wiadomo, ale diesel też wiadomo, tylko jakąś nazwę. A poczęstujesz jubilera soczkiem? Jubilera poczęstuję z prądem czy bez prądu? A dawaj z prądem. Dobra.
Proszę bardzo. A to już tak. A prąd do Taurona, proszę. Ale już, słuchajcie, za 2-3 sekundki już widzę pan Leszek przygotowany. Zobaczcie, ile trzeba się napedałować, żeby go po prostu odpalić. Startujemy, chłopaki. Poszło. Już doszło do sprawy. Pięknie to idzie. I za 3-4 sekundy go zgasimy. Brawo dla pana ministra Darka, super. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Bardzo fajnie też motocykl jeździ, ma bardzo dużą siłę i przyspieszenie. Jest jedna osoba, która się już na tym motocyklu wywróciła. Ale jest cała, wystraszyliśmy się bardzo, naprawdę, nie wiem Leszek, gdzie tą nogę wsadziłeś, ale przechylił się na lewą stronę, przewrócili się w czasie jazdy. Dawaj, powoli. Światłami ci mrugnę. Troszkę mi nie wywróć. Ja pierdolę. Nie wiem, gdzie ta noga twoja była, że nic się nie stało. No, także mieliśmy takie przeżycia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie, zapraszamy też za godzinkę na następne odpalenie. Naprawdę, ja mam ciarki, jak ten motocykl się odpala. Przejechaliśmy się nim tak delikatnie i... No i będzie taki naszym eksponatem w naszym muzeum. Jakim samochodem przyjechałeś? 36 W. Który? Za dobą. Jaki tam jest silnik? 54 B30. B30? To jest 3 litrówka? No. To jest 231? No. Ale była jakaś taka sytuacja ostatnio nieprzyjemna, nie? Że ktoś fajnie sobie odrestaurował E36. To jest to auto? I to jesteś, ty jesteś tym szczęśliwcem, tak? 6 km od złożenia zrobiłem i strzał. Przed gwiazdą do garażu. No i dobra, no i jak to w ogóle wyglądało? Bo pani się zagapiła, siedziała w telefonie i liczyk jej chyba się tam zatrzymał na 70 na godzinę i postanowiła zaparkować w mojej dupie, bo odwagę na mapę. A twój licznik wkurwienia na ilu się zatrzymał? No szczęście było to, że jak wysiadłem, to zobaczyłem, że to jest kobieta i nie może wyjść z tego auta, no i musiałem trochę się powstrzymać. Najgorzej było z jej mężem, no zdarza się. Ale powiedz mi, czy jakby w tej historii ma zastosowanie powiedzenie, że wszystko dobre, co się dobrze kończy? Co się równo kończy, można tak powiedzieć. Ani plus, ani nie minus. Znaczy plusem jest to, że chyba jest jedyna w Europie E36, która ma poszycie, tylny okular do lamp, tylną klapę, plastiki, nowe z fabryki prosto, z salonu, z serwisu, zamówiony specjalnie z nim. Klapa ma pół roku, a auto ma 30 lat. Nie chciałem się tak, ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest to. Mało jest Borei. Ja zrobiłem 6 km, chowałem ją do garażu, a 3 dni później miałem jechać na zlot, na Chotową. Na pierwszy zlot dostałem akcentów. Ile ty ją restaurowałeś przed tym wypadkiem? Do wypadku, do rok. Rok? Przed? On mówi do wypadku. Do wypadku. Do wypadku rok. Rok. A po wypadku? Półtora miecha. Półtora miecha? O. No już auto znałeś. Cóż, nie było to znać, tylko części z Niemiec, z serwisu i jazda, nie? Okej. Ale był problem z ubezpieczeniem? O dziwo, właśnie nie. Tu się fajnie skończyło. Przyjechał naprawdę porządny opisujący, uczciwy facet, który też miał taką samą sytuację ileś lat temu. No i pomógł dużo, nie? Wyliczył to auto naprawdę bardzo dobrze. Starczyło mi na blacharza, lakiernika i na zamówienie wszystkich części nowych zasob. Szacun. Czyli okej. Tak. Jak najbardziej. Okej, ale już drugi raz... Już drugi raz tego nie przeżyję. Chyba, że na drugą stronę. No, albo sprawdzę. No super, dzięki bardzo. Spoko. Halo, halo, dzień dobry. Panie Kamilu, zapraszam do mnie. No zapraszam. Miał pan jechać do mnie obejrzeć Mariota. Weź tą debela. Weź to. A wy tak tutaj, tak? Ta, oczywiście.
O! To nie są pojedyncze rzeczy, a tym bardziej tanie. No, panie kierowniku. Boże, tak wygląda niebo. Tak wygląda niebo, coś pięknego. A z kim ja w ogóle rozmawiam? Z kierownikiem? Przepraszam bardzo, chciałbym się delikatnie przedstawić. Yes. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. No. Najważniejszy rower na każdych targach. Największy, najważniejszy dzwonek, najgłośniejszy dzwonek przede wszystkim. No i proszę bardzo. Bilardowa kula, ósemka na skrzyni biegów, bo ona ma 8 biegów. Proszę bardzo. Wszelkie wygody. Wszelkie wygody i luksusy. Wszystko jest dobrze. Chwileczkę zademonstruję, odpalę. On pali na widok kluczyka. Nie wiem, czy nawet nie szybciej. Bo jak tylko dochodzę, to już widzę światło mi mruga i wszystko się dzieje dokładnie na widok kluczyka. Tyle razy prosiłem, żeby mi przestawili ten zapłon, chociaż o pół zęba. Nie da rady. Nie da rady. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. To są po prostu rzeczy, które nawet największym śmiałkom się nie działy. Oni nie wiedzą, co zdjęć. Proszę bardzo. Otwieram drzwi od kierowcy. Wow! I dopiero tu się dzieją cuda. Proszę bardzo. Nawigacja. Przepraszam, brzydko powiem, ale chociaż raz sobie strzelę, dobrze? Nie no, to tak delikatnie tylko. Myślę, że krzywdy nie będzie. Obłęd. Myślę, że krzywdy nie będzie, ale naprawdę zapraszam. Maryn jest zawsze otwarty. Czy biała, czy kolorowa, czy jakieś delikatne trunki. Muzyczki możemy posłuchać, proszę bardzo. To jest wszystko. A powiedz mi, na co ci wyglądam? Na białą, na kolorową? Powiem ci tak. Patrząc i znając, to wydaje mi się, że chyba kolor. Idziesz bardziej w gęste i twarde alkohole. Ja uznaję, że alkohole są tylko dobre i bardzo dobre. No widziałem. No i to jest właśnie to. To jest ta czarna perła Mozambiku, której ciągle szukamy. Kondorek oczywiście gra. Wszystko działa. Telewizor też. Proszę bardzo, przetwornicę włączamy. Cyk. Chociaż żadnych filmów nie ma na razie. Schowamy to. Zaraz się... A, pilota, proszę bardzo. To nie są, wiesz, niektórych rzeczy po prostu... No nie. Nie no. Rewelacja. Trzy miejsca do spania oczywiście. Rozkładamy do końca. Tu mamy podnóżek. I śpimy jak trzy goście. No nie będę mówił, no ale co mam wam powiedzieć? Wszystkiego naj. Zdrówka przede wszystkim. Chlas! Aż słodko. Jakby stópki Jezuska. No, normalnie tak by mi mocą stópką masową tu, nie? W tej chwili nie mamy żadnego filmu, ale moglibyśmy puścić zdjęcia czy cokolwiek. Panie kierowniku, ale jeszcze trzy takie sznapsy i sygnał będzie. Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, panie Kamilu, że zakupiłem ową antenę. Jeszcze jest niezamontowana. Jest antena już kupiona. Dobra. Będzie zamontowana. I była też cytrynówka, ale no, bardzo mi przykro. Za późno przyszedłem. No. Kto chciałem poczęstować, no. Sam sobie szkodzi. Sam sobie szkodzi. No, dokładnie. Ale dwa litry były dla gości. Dwa litry były dla gości, ale więcej gości niż towaru. Także zapraszamy zawsze wciąż. Na każdym zlocie jesteśmy otwarci. Kto chce, nie ma problemu. To chodźcie, zapraszam Cię, pokażę i Ci wszystko opowiem. Tak naprawdę zaczęło się od tych pięknych sukien. Lola to jest tylko dodatek i to jest część mojej biżuterii. Czy ja mam dalej do Ciebie mówić? Tak, u mikrofonu. To same stópki zrób pięknie. Jak już robisz to ładnie, z gracją. Chodźcie, pokażę balony. Przepraszam panowie, teraz idziemy patrzeć auto. Przepraszam panowie. Zobacz jaki kolor, jaki szyk. Lola wychodziła w czterech kolorach.
tylko odpowiadającym porom roku. 20 tysięcy sztuk. Nie mogłeś jej kupić. Znaczy mogłeś, ale było tyle chętnych, że zrobili aukcję i mogłeś ją tylko wygrać. To nie było takie proste. Wychodziła tylko w Japonii i przepiękne, dobrze, mam dobrego męża. Wychodziła, słuchajcie, w 91 roku i jak zobaczyłam ją na ulicach Londynu, to się zakochałam absolutnie i już wiedziałam, że będzie moja. Zobaczyłam ją, jak mnie wyprzedzała i to był ten moment. Ona pasuje do mnie jak chleb do Nutelli. Sami popatrzcie. Ten szyk, ten kolor, ten kształt, zderzaczki i wszystkie części przyjeżdżają prosto z Japonii. To nie jest jakiś AliExpress. To jest to, co ma być na poziomie. To auto to jest styl mojego życia. I tak ono wygląda. Bagaże pod kolor, sukienki pod kształt, nawet kolor elewacji mojego domu jest pod kolor i to jest dopiero szyk. Las Vegas o tym wie, bo wszyscy tak mają szajbę na punkcie tego słodkiego i cukierkowego auta. Chodź, ci pokażę środek, chodź, masz. Wszystkie kwiatki to moje dodatki. Niech będzie cukierkowo. Zobacz, jak zadbane. Skórka jest tak miękka, że aż ciężko na niej jechać, a ostatnio jechałam do Warszawy i muszę wam powiedzieć, że to nie jest auto garażowe. To jest auto, w którym do Biedronki też się z klasą jedzie. I to jest to. Nie trzymam go i nie chowam. Po prostu mam je na co dzień. A że mój mąż jest na tyle dobry, to zawsze zrobi pięknie, bo ja mam po prostu nim jechać i wyglądać. I to jest właśnie cały styl mojego życia. Co mam ci jeszcze powiedzieć? Opowiedziałam o nim wszystko. Piękne brewki. Widziałeś, jak się błyszczy? A widziałeś ten zderzak? Ten zderzak teraz przyjechał z Japonii. Zobacz, jak się świeci. Nie dotykam, bo mąż będzie krzyczał. Przyjechał z Japonii. Wszystko pięknie zrobione. Chodź, ci jeszcze coś pokażę. Jak wsiadasz do auta, to masz wytrzeć buciki, a jak ja jadę, to jadę na bosaczka w specjalnych skarpeteczkach, żeby nie pobrudzić dywaniku. Widziałeś zegary w środku? Chodź, ci pokażę. Zobacz, tutaj są piękne zegary. Zobacz, ile kwiatków. Dbałam nawet o radio, żeby było oryginalne, prosto z Figaro. To auto jest absolutnie cukierkowe. I to jest styl mojego życia. To nie jest auto, które jest garażowane. To jest moja biżuteria. Czy ktoś jeszcze? Chyba nie. Dzień dobry, Piotr Zimr z Sportivo Silesia, Tychy, Katowice. Dzisiaj jesteśmy na targach retro w Poznaniu. Pokazujemy samochody klasyczne, ale również te już niedostępne, ale nowoczesne, głównie Alfa Romeo. Za mną Sportivo Silesia, model Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale z roku 65. Auto poddane kompletnej renowacji, ponad 2,5 roku. Auto ostatnio pokazane na konkursie polskiej elegancji w Rosalinie. Również tutaj Alfa Romeo Montreal z 72 roku, poddane również rekonstrukcji do ostatniej śrubki, ponad 2 lata pracy i efekt taki, jak widać, również auto było na finale konkursu polskiej elegancji. Mamy również na stoisku przeróżne modele Alfa Romeo, które już nie są dostępne, ale są z pewną historią i gwarancją mechaniczną, ponieważ sprzedajemy samochody tylko takie, za które jesteśmy pewni i dajemy na nie gwarancję mechaniczną, jak i na lakier, na powłokę. Tutaj również po lewej stronie samochody Alfa Romeo Spider z silnikiem 3.2 V6 i słynne 155 V6 z silnikiem Busso, jak i Alfa GT. Mamy też na stoisku Porsche Bulita, który jest bardzo, bardzo rzadkim odmianą Mustanga, oraz Maserati Gran Turismo w wersji najmocniejszej MC, najbardziej sportowej MC z roku 2019. Zapraszamy na stronę i do naszego salonu, który wkrótce będzie otwarty w Tychach
Dziękuję bardzo. Witam na kanale czego? Nie jest takie proste. Witam na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. I co mam dalej mówić? Kurki i koguty, zapraszam Was na najlepszą relację na polskim YouTubie z Retro Motor Show 2023 w Poznaniu. Nie, to wiem. To jest taki gość, co u Was na kanale mówi, że dzień dobry, witam wszystkich na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie i mam do Was pytanie, jaka jest Wasza dzisiejsza wena? Bo nasza jest oczywiście doskonała, bo jesteśmy na targach Retro Motor Show w Poznaniu, na wspólnym stoisku między innymi ze Stradale Classics i pokażemy Wam, co tutaj się dzieje. Jest! A teraz epickie intro. Za 3, 2, 1... Raz w czerwcu na kogucie się widzimy, tak? No, no na pewno, na pewno. Jak tylko zdrowie dopiszę, to... Panie Robercie, z czym Pan do nas przyjechał? Przyjechałem oczywiście z chęcią bardzo dużego zysku, żeby się sprzedało wreszcie. Nie, przywieźliśmy parę ciekawych, uważam, zabawek. Chcecie zobaczyć? To jedziemy po kolei. Ford Scorpio, obiekt moich marzeń i westchnień. Pewnie widzieliście go na naszym kanale. Nawet sam Patryk Michniciuk był zainteresowany zakupem. No i można go tu zobaczyć na żywo i jest jedyna okazja, żeby go kupić, bo ogólnie nie jest do sprzedania, ale tak sobie wymyśliliśmy, że jeśli podczas targów by się sprzedał, to go sprzedamy. Jak się nie sprzeda, to zostaje u nas w kolekcji, bo jestem w nim zakochany. 86 rocznik i stan jak nowy. Wersja oczywiście Gia. Gia. Gia też. Gia. Zobaczcie, samochód prawie 40-letni, a mamy klimatyzację, welury, elektrycznie sterowane fotele i również tylne oparcia, kanapy. Full wypas, krótko mówiąc. To auto jedzie po prostu, ono nie jedzie, ono płynie. No jest w specjalnej cenie. Oczywiście nakleiliśmy ceny na auta, żeby każdy już wiedział i się nie musiał dopytywać. W tle stoi przepiękna G-klasa. G500, czarna, też w stanie takim fabrycznym, można powiedzieć. No i co, mamy Jetę Agatki od nas, która jest jakoś bardzo nisko, leży na cycach, tak się podobno mówi. Znaczy nie Agata, tylko Jetta i ma od niedawna powietrze, czyli jest na poduchach, tak żeby leżała na cycach, ale też żeby ją można było podnieść i w miarę normalnie tym jechać. Jeszcze nie jechałem na tym powietrzu, więc muszę to kiedyś sprawdzić. Dalej mamy Porsche 993 RWB. Przepiękne Porsche naszego kolegi Tomka. No i przyciąga tutaj uwagę na pewno. Niedawno zrobił układ wydechowy, więc oprócz tego, że doskonale wygląda, to jeszcze świetniej brzmi. Następnie mamy trochę małych zabawek. Przywieźliśmy naszego hot roda, też jest do kupienia. Mamy dwie sztuki motokompo, też w specjalnie obniżonych targowych cenach, więc może coś zniknie z tego stoiska dzisiaj albo jutro. Są oczywiście eksponaty z muzeum. Mamy polskiego quada, mamy silnik wirnikowy, no i mamy polskiego diesla, którego tutaj Ale ty jak raz wyglądasz, ty już o nie swoim opowiadasz nawet. Jest też zostaw do kupienia, nie żartowałem. Nie. Zostaw coś tam kobiet. Popatrzcie tutaj na mnie. Czekaj, tą czapeczkę tylko zasłonię. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Spotkanie na szczycie polskiego YouTube'a. Tak, przyniosłem łapówkę dla ministra Leszka, ale nie mogę go, proszę krówkę. Ta biała jest najlepsza. Ty, ale teraz krówki nie jest, bo ci mordę skleję. Ja nie wiem krówek, ale wezmę dla kolegi. A. No jeszcze jedno. To by to, o, to taką jeszcze. O, mięciutkie, no faktycznie. Dziękuję. O, najlepsze są z Milanówka. A, teraz to właśnie. Spróbujemy.
tutaj pierwszą łapówkę dla operatora, proszę. O! Dziękuję bardzo. Opros, opros. A to jest z tego, z Warszawy. Warszawy 2023. Proszę bardzo. No, super, dziękuję ci bardzo. No proszę państwa, no to jest prawdziwy pasjonat starych, dobrych czasów, no bo kto dzisiaj wywołuje zdjęcia? No właśnie. Każdy mi tak mówi i nikt nie wywołuje, ale każdy chętnie przyjmuje. Każdy chętnie, tak, znakomita dobra. Pamiątka. Nie będę zajmował czasu. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kolejna pamiątka, kolejne motokompo. Zobaczcie, ono było na rajdzie Koguta w tym roku. Motokompo dojechało na rajd Koguta do Stegny na plażę. Co prawda w bagażniku Hondy Jazz, ale dojechało. No to co, jeszcze powiemy o garbusie? Panie handlarz, to jest moje zdjęcie. No dobra. Krówkę też chcesz? Trzymaj, trzymaj. Garbusik, też można wyjechać ze stoiska. Mamy też przyjaciół naszych Soul Cars z dwoma przepięknymi bulikami. I mamy 500E, które też importowaliśmy dla nich z Japonii. Nie jest do sprzedania, nie chcą się go pozbyć niestety. No i na końcu mamy, na wiele próśb było, że chcecie zobaczyć na żywo M3 Touring dla widza, więc przywieźliśmy je też na targi. Ten samochód już niedługo ktoś z was wygra. Więc można tu przyjść i go obejrzeć na żywca. Ten lakier, wszyscy mówią, Verde Hermes z palety Lamborghini jeszcze lepiej wygląda właśnie na żywo niż na zdjęciach i filmach. Czy pan Kamil potwierdza? Potwierdzam. Zdecydowanie wygląda. On już na zdjęciach i filmach jest imponujący, ale na żywo jest o wiele bardziej. Zwłaszcza, Robert, zobacz, z tej perspektywy, no to ta BMW wygląda jakby stała pod muzeum. Tak wygląda. No, faktycznie. W ubiegłym roku nie było czegoś takiego, albo była tylko wizualizacja, a teraz już jest piękne zdjęcie w realu. Już niedługo otwarcie, tak? Więc świetnie, bo mamy już zdjęcie, a nie wizualizację. Coś fantastycznego. Ja się już nie mogę doczekać otwarcia. Wy pewnie też. Mamy oczywiście wodę z soczkiem na stoisku, więc jest bardzo sympatycznie i widzę, że nadciągają tłumy, bo jest już godzina 11 i zaczyna się robić gęsto. Także bardzo wam dziękujemy, że tak licznie odwiedzacie nasze stoisko. Przepraszamy, że nie dla wszystkich mamy czas na fotkę, są kolejki i tak dalej, ale musicie nas zrozumieć, że no to jest, trzeba czasami chwilkę poczekać w kolejce, bo jest sporo chętnych. Panie Januszu, czym pan do nas przyjechał? To jest moja miłość od dawna. Jest to militarna wersja Citroena 2CV. Nazywa się Citroen Mehari. Jest to nazwa wielbłąda jednogarbnego. To jest taka nazwa uchwycona przez producentów. Samochód przeznaczony praktycznie dla jednostek militarnych, czyli wojsko, żandarmeria. Był produkowany od 1968 roku w takiej wersji jednonapędowej. W późniejszych latach wersja 4x4 specjalnie dla jednostek militarnych. Zdobyłem ten samochód rok temu od przyjaciela, który trzymał ten samochód około 11 lat, dał się namówić i tym sposobem spełniłem swoje marzenia. Pan go kupił w takim stanie, w jakim jest teraz? Tak, był świetnie utrzymany, wymagał, jak to po 10 latach, delikatnej diagnostyki gaźnika, zapłonu. Bardzo, bardzo taki delikatny, ale jest w stanie oryginalnym, zarejestrowany na zabytek. Jest świetnie utrzymany, bo to jest stare ABS, więc bardzo wrażliwy plastik na promienie słoneczne, ale że był garażowany, dlatego jest w tak świetnej formie. Panie Januszu, niech mi pan powie, kto jest najlepszym aktorem komediowym i dlaczego Louis de Funès? To chyba wszyscy wiedzą, nie ma lepszych komedii na razie w Europie. Nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie. Szkoda Luisa. No. Ale staramy się go reklamować dalej. Mhm. Pan użytkuje to auto na co dzień? Znaczy staram się maksymalnie w roku na wszystkie możliwe dostępne imprezy wyjeżdżać. Jestem w klubie Citroena, więc żyjemy tą zabawą. Jestem emerytem, więc mam czas.
Co to się tutaj dzieje? Co to się dzieje? Właśnie dyskutujemy i próbujemy młodemu Zwolmolowiczowi jakby wpoić, żeby szanował leżakowanie. To się skończy w którymś momencie. Co to się tutaj dzieje? Fajne jest leżakowanie czy nie? Niefajne jest leżakowanie, ja czołgnie. Bo ja w przedszkolu żygałem, na przykład. A co byś zrobił z leżakowaniem? Zabiłbyś leżakowanie, a powiedz jeszcze, co sądzisz o polonezie. Nie ma prosecco? A macie prosecco? Super są polonezy. Polonezy są fajne, tak? No. Fajnie się jeździ polonezem, prawda? Powiedz Nacie, żeby wrócił na dobrą drogę. Fajnie się kręci bączki polonezem? Tak. Na wstyd przyjdzie jeszcze czas. Będę młodości. Driftował z polonezem. Co, robi polonezem? Driftował? Panie Robercie, czy pan Boga w sercu nie masz, zdzierając takie pieniądze z klientów? Taniej nie będzie. Hashtag taniej nie będzie. Hasło reklamowe naszej firmy i to się sprawdza. Zrób proszę dla widzów naszych podsumowanie tych targów. Jesteś pewny? Proszę. Podsumowanie jest takie, że jak zwykle bardzo co roku chętnie przyjeżdżamy do Poznania, bo są to największe targi samochodów klasycznych w Polsce i w tym roku również jest fantastycznie. Mieliśmy całkiem ciekawe stoisko z przekrojem motoryzacji i tej najstarszej, i tej najnowszej. Mnóstwo ciekawych odwiedzających, a przede wszystkim atmosfera, jaka tutaj jest, jest nie do podrobienia i już nie możemy się doczekać edycji 2024. I teraz poproś w komentarzach, aby wszyscy byli, wysyłali dużo siły Kamilkowi, który dzisiaj w nocy będzie montował cały ten odcinek, aby premiera miała miejsce o 9 rano w niedzielę. Lepszego zakończenia tego odcinka nie mogliśmy sobie wyobrazić. To nie było reżyserowane. Daj mu na zimny! Daj mu! Zawiasku daj mu! Panie Robercie, prawdziwego mężczyznę poznajemy po tym, jak kończy. No dokładnie, a pan Kamil dzisiaj całą noc będzie montował ten odcinek. A co, on do domu jedzie?